Cześć, nazywam się Kasia Maguda, witaj na moim kanale, bardzo mi jest miło Ciebie gościć. Będę tutaj malować, rysować, opowiadać, zapraszać gości. Będzie się dużo działo ciekawych rzeczy, dlatego fajnie, że jesteś. Żeby nic nie przegapić, to subskrybuj po prostu mój kanał, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i cóż, no i jeżeli chcesz o mnie wiedzieć więcej, to zerknij w opis tego filmu. W ogóle zerkaj w opisy, bo tam się dzieją różne ciekawe historie. Zerknij w opis, zobacz link na Patronite, to jest mój profil, tam jest opisana cała moja no historia, mogę powiedzieć, tak, mój życiorys, nie wiem, to co, o co walczę, dlaczego robię to, co robię i tak dalej. Także żeby mnie poznać, to zerknij w opis tego filmu, w link Patronite, no i oczywiście jeśli chcesz mnie wesprzeć, to będzie mi naprawdę bardzo miło. Dlaczego, to zobaczysz właśnie, jak przeczytasz ten opis, tą historię na Patronite, tą moją wizytówkę. No i cóż, no zapraszam Cię do śledzenia mojego kanału i zapraszam na film. Dobrego dnia, dziękuję. Cześć kochani, dziś będzie inaczej. Dziś pojawi się u mnie gość. Gość wyjątkowy, nietuzinkowy. Gość, którego znam od lat. Będzie to Franek Wytulani. I zapraszam, Franek, jeśli możesz, to opowiedz, jak to się stało, że Smok Wawelski na Twoją prośbę zaczął zionąć tęczowym ogniem. Kasia poprosiła mnie, żebym opowiedział o zawieszeniu flagi tęczowej na Smoku Wawelskim, które miało miejsce 8 sierpnia 2020 roku w ramach akcji solidarnościowej z Margo. To było tak, że poszliśmy wtedy na protest. To znaczy, to się nie nazywało formalnie, że to jest protest, bo podejrzewano, że mogą być ze strony policji represje, ponieważ władza czy rząd próbowali bezprawnie, to znaczy nie ustawą i bez wprowadzania stanu nadzwyczajnego, ograniczyć wolność manifestacji, no ale jednak tak, żeby się zabezpieczyć, to się nie nazywało formalnie, że to jest proces, tylko że to jest właśnie spacer. I on się odbywał pod komisariatem przy ulicy Szerokiej w Krakowie. Miejsce nieprzypadkowe, bo właśnie protestowałyśmy przeciwko represjom policyjnym, których ofiarą padła Margo z kolektywu Stop Bzdurom za zawieszenie tęczowej flagi, czy flag, wielu flag na kilku warszawskich pomnikach. Były to działania najpóźniejszym wydarzeniom, które miały miejsce w Warszawie, które przejdą do historii ruchu LGBT w Polsce, bardzo brutalnych działań policji przeciwko osobom tam właśnie w Warszawie manifestującym swoją solidarność z Margo, która była zwinięta z ulicy przez tajniaków, potem była przetrzymywana, była aresztowana zupełnie, jak się wydaje, nadmiarowo, to znaczy były to takie środki, których aparat przymusu państwowy nie musiał używać, a mimo to zdecydował się ich użyć. No i tutaj oczywiście mogliśmy spekulować, dlaczego takie, a nie inne środki przymusu były wobec Margo używane, porównując to z różnymi homofobicznymi, nienawistnymi wypowiedziami członków obozu rządzącego wobec mniejszości LGBT, które jakby podsycały, wspierały te kampanię nienawiści, homofobiczną kampanię nienawiści przeciwko osobom LGBT, no to mogliśmy domniemywać, że te represje wobec Margo mają wymiar czysto polityczny. No i właśnie dlatego zebrałyśmy się pod komisariatem przy Szerokiej. No i właśnie to był taki punkt wyjścia, bo wracając z tego protestu, który był bardzo miłym, bezkonfliktowym, spokojnym spotkaniem
osób, ale również bezkonfliktowym to nie znaczy, że takim łagodnym, bo jednak dosyć w zdecydowany sposób tam były wyrażane hasła równościowe i hasła domagające się poszanowania podstawowych praw. No ale jednak był to słoneczny, sierpniowy dzień, bardzo przyjemny, więc ja przynajmniej mam takie wspomnienia z tego dnia, że było fajnie, było bardzo przyjemnie, bardzo błogo. Poszliśmy na ten protest razem z moim współlokatorem Mateuszem i w zasadzie przypadkowo wracając z tego protestu spotkaliśmy grupę znajomych, którzy też akurat właśnie wracali z protestu. No i postanowiliśmy od słowa do słowa się do nich przyłączyć na jakiś krótki spacer i postanowiliśmy przejść się nad Wisłę. A nad Wisłą, pod Wawelem, właśnie znajduje się rzeźba smoka wawelskiego, znanego krakowskiego artysty Bronisława Chromego, którą rzeźbę tak naprawdę znam i pamiętam od dziecka, ponieważ to jest nie tylko ikoniczny element w przestrzeni miejskiej Krakowa, ale dla mnie osobiście to jest taki właśnie element, który wspominam bardzo mocno z mojego dzieciństwa, bo to jest smok ustawiony na takim dużym głazie, dużym kamiennym postumencie, na który się często właśnie wspinają dzieci. Ja też jako dziecko się na tego smoka wspinałem. No i teraz miałem okazję się wspiąć na niego ponownie po sporej, no co najmniej kilkuletniej, jeśli nie kilkunastoletniej przerwie. A właśnie towarzyszyły mi w tym wspinaniu wspaniałe osoby, które tam wtedy, z którymi spacerowaliśmy. Właśnie mój ówczesny współlokator Mateusz, a także właśnie te osoby, które spotkaliśmy na rogu ulicy Świętego Sebastiana i Brzozowej, zdaje się. To była Ania, moja koleżanka, Oliwia, była jeszcze z nami Zoe, a także Lucja, której wcześniej nie znałem, i Maciek. Jakby wydaje mi się, że część z nas była, czy jesteśmy osobami LGBT, część nie. Część jest po prostu, nie wiem, otwartych osobami tak samo nie są LGBT, ale są osobami o otwartych umysłach, absolutnie są sojusznicze wobec LGBT i ich równouprawnienia. No ja sam jestem gejem, więc w jakimś sensie ta akcja, którą zawieszenia tęczy, którą zdecydowałem się przeprowadzić na smoku, była w jakimś wymiarze prywatą, ale ja jestem takiego zdania, że warto, a wręcz trzeba walczyć o swoje prawa i jeśli sami sobie nie wywalczymy swoich praw, to nikt za nas nam tych praw nie wywalczy. Więc trzeba, wręcz uważam, trzeba się aktywizować, trzeba się przeciwstawiać wszelkim formom takiego reżimu trzymającego krótko na smyczy, który ogranicza podstawowe prawa obywatelskie, czy ich nie respektuje po prostu. No i trzeba walczyć. No i właśnie w ramach tej walki, czy pewnego gestu solidarności z aresztowaną, represjonowaną Margot, a także z innymi osobami represjonowanymi. No ale nie ukrywajmy, najbardziej tutaj szokująca i bulwersująca była kwestia aresztowania Margot. Wdrapałem się na tę rzeźbę smoka i
Zawiesiłem na niej dużą tęczową flagę, co bardzo szybko tego popołudnia właśnie sprowokowało reakcję. Reakcję tłumu, który znajdował się na bulwarach. Jak mówiłem, to był ciepły, słoneczny dzień i rzeczywiście sporo rodzin z dziećmi, a także turystów. To były wakacje, przyjechało wtedy do Krakowa. To był taki moment po kilku miesiącach lockdownu, kiedy te restrykcje covidowe w lipcu, sierpniu zostały dosyć mocno poluzowane, więc wydaje mi się, że to sprzyjało temu wychodzeniu na świeże powietrze. No i pojawił się wokół tej tęczy na smoku taki ferment. Bo z jednej strony były bardzo negatywne okrzyki, nawołania do ściągnięcia flagi, a z drugiej strony szereg osób pokazywało wsparcie. I to przypadkowych osób. Znaczy bili brawo, pokazywali kciuk do góry. No i pokazywali ogólnie rzecz biorąc, że są przychylni tej fladze. No ale nie obeszło się też bez incydentów agresywnych, bo jeden mężczyzna, któremu się nie spodobało zawieszenie flagi na smoku, się wdrapał wręcz na ten kamienny postument, na którym ja stałem. I wydawało mi się z zamiarem zerwania tej flagi albo jakiegoś innego fizycznego sabotowania mojego performance'u. No ale ja to udaremniłem, bo stanąłem temu mężczyźnie na drodze, jasno pokazując, że no po moim trupie będzie mógł zerwać flagę. No i wtedy on odpuścił. Znaczy zobaczył, że nie ugra tu za wiele bez rzeczywistego podjęcia czy użycia środków przemocy. Co było istotne, to że tuż przed wejściem na smoka zdążyłem napisać do mojego przyjaciela, który jest fotoreporterem w Krakowie, i to zaowocowało tym, że już chwilę po rozpoczęciu akcji na miejscu byli fotoreporterki, dziennikarze. To znaczy, bo już taki łańcuszek, ponieważ właśnie ten fotoreporter, do którego napisałem, zawiadomił innych pracowników mediów. I to było kluczowe, bo kiedy zobaczyłem, że fotoreporterzy są na miejscu, to wiedziałem, że cała sytuacja się zamieniła w taki swojego rodzaju teatr. To znaczy, że ja tutaj wieszam flagę, to jakby do czego mam prawo i to nie jest w żaden sposób zabronione. A z kolei wszelkie formy przemocy, czy to próbujące sabotować te akcje, takie chuligańskie, czy to ewentualne nadużycia policji, których też w tamtym kontekście no można się było obawiać, że wszelkie tego typu sytuacje zostaną od tego momentu skrupulatnie udokumentowane i będzie to działało w jakiś sposób, no może nie na naszą korzyść, ale przynajmniej, że będzie nam dawało pewien margines swobody czy bezpieczeństwa. To znaczy będą ograniczać wszelkie ciągoty do podejmowania tego typu przemocowych działań. I to dało mi duże poczucie pewności siebie. Oczywiście na tyle, na ile ta pewność siebie była w całej dosyć jednak stresującej sytuacji do osiągnięcia, ale też przede wszystkim duże poczucie wsparcia. I tu muszę zaznaczyć, jak bardzo ważna wydaje mi się rola w demokratycznym społeczeństwie, jaką sprawują, spełniają wolne media, które są w stanie relacjonować różnego rodzaju wydarzenia i przekazywać informacje o tego rodzaju akcjach, które mogą budzić kontrowersje i mogą spotykać się z próbą zduszenia w zarodku. I tak naprawdę wydaje mi się, że sukces tej akcji na smoku był w dużej mierze udziałem właśnie
tego, że wynikał z tego, że pojawili się na miejscu dziennikarze, którzy to wszystko udokumentowali. Ale oczywiście podstawą tego, że akcja się powiodła, była solidarność tych właśnie tej grupy przyjaciół, którzy z którymi przyszliśmy pod smoka. To właśnie to byli Mateusz, Ania, Oliwia, Łucja i Maciek, który też robił zdjęcia. Była jeszcze z nami Zoe. I oni wszyscy od początku mi okazali duże wsparcie i też w momencie, kiedy się pojawiały jakieś negatywne komentarze, oni próbowali nawiązywać dialog z tymi osobami agresywnymi czy nieprzychylnymi. Też w momencie, kiedy przyjechała policja, oni, te osoby, moi właśnie ci przyjaciele, przyjaciółki, oni studzili te emocje, czy w jaki sposób reagowali na te sytuacje. Ania na przykład pomogła mi, podała mi portfel, który został gdzieś tam pod smokiem w moim plecaku, co było konieczne do wylegitymowania się policjantom, bo w portfelu miałem dowód. Dzięki temu nie musiałem, żeby się wylegitymować, nie musiałem zejść ze smoka. Powiedziałem policjantom, że akcja się zakończy w momencie, kiedy oni zakończą swoje czynności legitymowania. No i to rzeczywiście, to, że przyjechała dosyć szybko policja, tak naprawdę po paru minutach, no nie było żadnego planu na tę akcję i nie było to przemyślane, czy ja będę tam stał na tym smoku długo, czy krótko. Początkowo tak nawet myślałem, żeby tylko zawiesić na chwilę i zejść, ale już od razu po wejściu tam na ten postument, obserwując, co się dzieje dookoła, zrozumiałem, że tak łatwo nie będzie i że prawie na pewno ta policja przyjedzie i rzeczywiście intuicja mnie nie zawiodła i też nie musiałem długo czekać na potwierdzenie jej, bo radiowóz zjawił się po może kilku minutach. Spisano mnie, spisano również moich przyjaciół, przyjaciółki, którzy właśnie tam byli pod smokiem. No i policja na początku zachowywała się tak niby profesjonalnie, ale na przykład powiedzieli mi, żebym zszedł ze smoka. A co ja powiedziałem, że na jakiej podstawie oni mi to mówią, na jakiej podstawie oni tego żądają. No oni coś tam odburczyli, ale ja powiedziałem, że ja się wylegitymuję stojąc tu na smoku. Nie widzę podstaw do tego, żeby się słuchać ich rozkazów, które są tak naprawdę ich widzimisię. To znaczy, wydając takie polecenie, oni nie działają na żadnej podstawie prawnej, ponieważ oni nie są od stwierdzania tego, czy ten mój performance jest jakimś tam, nie wiem, zakłóceniem porządku publicznego, co podobno było zgłaszane. I podobno dlatego policja przyjechała, ponieważ ktoś tam z obecnych na ludzi osób, które jest obecnych na miejscu osób, zgłosiła zakłócanie porządku publicznego. No ewidentnie szukano podstaw do tego, żeby się przysrać i w trakcie tych czynności jeden z legitymujących policjantów odmówił powtórzenia dla naszej wiadomości swojego imienia i nazwiska w tym całym chaosie. No my niekoniecznie mogliśmy, czy byliśmy w stanie sobie te dane, do których uzyskania zawsze mamy prawo w czasie, jeśli jakakolwiek czynność policji jest podejmowana wobec nas, de facto. Więc ten policjant odmówił podania swoich danych. No co było potem, jak się okazało, typowym elementem nieprofesjonalizmu działania policji. W późniejszych dniach policja poszukiwała podstaw do tego, żeby się do czegoś przyczepić. No, nie można było podciągnąć pod zakłócanie porządku publicznego, ponieważ nikt w końcu nie złożył zawiadomienia formalnie. Mówiono o
zaklasyfikowaniu tego jako umieszczenie przedmiotu w niewłaściwym miejscu, ale to zostało dosyć powszechnie wyśmiane i tutaj też organa ścigania nie miałyby zbyt wielkiego pola do skazania mnie. No ale to wszystko było takie, te wszystkie działania policji, to przyjechanie radiowozu i to natychmiastowe spisywanie mnie, moich przyjaciół, którzy tam byli pod smokiem, to wszystko budziło takie wrażenie, że to jest analogiczne, przeadekwatne, może nie jeśli chodzi o środki, ale jeśli chodzi o postawę, czy jeśli chodzi o cel działania policji, że on jest jeden tak naprawdę i on polega na tym, by zdusić obywatelskie postawy, zdusić tego rodzaju protesty w obronie praw człowieka. No i to, że tym razem rzeczywiście nie dało się tego zawieszenia flagi tęczowej podciągnąć pod obrazy uczuć religijnych, co by było bardzo dla nich wygodne. Co jest zresztą zabawne, bo przecież można by sobie wyobrazić, że smok to też jest jakiś czyjś religijny fetysz. Dlaczego nie? Mógłby być równie dobrym przedmiotem, no, osobą, do której się wznosi modły, jak jakaś Maryjka albo Pan Bóg, Fel Allah. No, w każdym razie do tego z oczywistych względów nie doszło. Potem jeszcze w trakcie całego tego procesu był jakiś chaos informacyjny. Rzecznik policji powiedział redakcji Radia Kraków, że zostałem przesłuchany w sprawie, co było nieprawdą. I byłoby to wszystko, na pewno te działania represyjne policji, ja pamiętam nerwy, jakie nam wtedy towarzyszyły, mi i moim przyjaciołom, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, nie zrobiliśmy wcześniej jakiegoś dogłębnego researchu prawnego i nie wiedzieliśmy, jak możemy skończyć, do czego mogą się przysrać. No to jednak dla kogoś jeszcze niewprawionego z aparatem represji, z policją, z prokuraturą, no taka spora niewiadoma. No ale na szczęście natychmiast po tej akcji porozmawiałem z Magdą Dropek, aktywistką LGBT z Krakowa, a także członkinią zespołu Biura Poselskiego Macieja Gduli, która zapewniła mnie, że ona udzieli mi w razie konieczności pomocy w dostępie do prawnika, gdyby taka pomoc prawna była konieczna. I to mi dało taki duże poczucie spokoju, że nie jestem sam, że są też inne osoby, które mogą mi po prostu pomóc. Także to był taki akt solidarności wobec mnie, który w tamtym momencie był dla mnie niesłychanie ważny i potrzebny. Równo mogłem spokojnie pójść spać po tym całym pełnym doznań wieczorze. No i w kolejnych dniach już dostałem bardzo wiele takich wyrazów wsparcia, również pytań o to, czy nie potrzeba mi pomocy prawnej. Też cały czas byłem w kontakcie z Magdą Dropek, no ale na szczęście policja się wycofała z wszelkich pomysłów prowadzenia działań wobec mnie. Umorzono postępowanie z uwagi na niską szkodliwość społeczną. No, cała akcja była tak naprawdę, porównując to, co się działo w Warszawie, jak na Kraków przystało, była mała, prowincjonalna i niewiele znacząca, ale rzeczywiście sukcesem było to, że smok jest w jakimś sensie symbolem Krakowa i że nie dało się tutaj oskarżyć tęczy na smoku o budzenie czy obrazy uczuć religijnych, czy właśnie
wzbudzanie jakichś bluźnierczych nastrojów, no bo to w końcu temu służy artykuł 196 KK pod przykrywką tak zwanej obrazy uprzy religijnych. On tak naprawdę sankcjonuje w taki zaawalowany sposób bluźnierstwo. No więc ze smokiem oczywiście nie dało się tego zrobić i to też się stało przedmiotem żartów takich szyderczych komentarzy odnoszących się do tego, do tej całej tak zwanej obrazy uprzy religijnych. I to też było bardzo krzepiące, cała reakcja pozytywna. No ale wydaje mi się, że tak czy siak mogliśmy być w Krakowie, postarać się być nieco bardziej ambitni. Niezawisła, poza tym na żadnym ważnym pomniku tęczowa flaga. Sprostowanie do tego, że na żadnym innym ważnym pomniku w Krakowie nie zawisła flaga, to jest nie do końca prawda, ponieważ na pomniku Adama Mickiewicza byli aktywiści z flagami, chyba kilka dni później tęczowymi, no i też między innymi pomnik Marii Konopnickiej na osiedlu podwawelskim został opatrzony czy dekorowany flagą tęczową, ale to były mniejsze akcje, no. Te flagi też nie miały takiego rozmiaru i chyba nie wzbudziły aż tyle reakcji, tyle gwoli uściślenia. Ale myślę, że jeszcze nie jedna okazja do tego będzie, aby trochę katolików, nacjonalistów i wszelkiej maści, faszystów, nazioli, konserwy, miłośników patriarchatu i innych troglodytów powkurwiać. No, wydaje mi się, że jest to dla mnie osobiście ciekawe doświadczenie. Oczywiście lepiej, gdybyśmy żyli w takim państwie, które szanuje, przy którym zachodzi poszanowanie praw człowieka i policja, czy jakieś inne organa nie ścigają za tego rodzaju akcje, no ale jest jak jest, także zachęcam też wszystkich do aktywnej partycypacji obywatelskiej, walki o nie tylko o prawa osób LGBT, ale w kontekście ostatnich wydarzeń szczególnie kobiety i osoby z macicami, właśnie zgodnie z tą regułą, że jeśli chcemy, aby nasze prawa były szanowane, respektowane, to musimy sami się o to postarać i sami sobie te prawa wywalczyć, ponieważ nikt ich za nas nie wywalczy. Dzięki, Kasiu, za pytanie i przepraszam Cię za dość długie milczenie i zwlekanie z przesłaniem Ci tego nagrania. Ściskam Cię. Dzięki bardzo, Franek. To był dla mnie wielki zaszczyt, że zechciałeś przyjąć zaproszenie, żeby opowiedzieć o swoim performansie i o tym, dlaczego postanowiłeś w ogóle zaprosić smoka do swojej walki w obronie słabszych, wykluczonych, odrzuconych, pomijanych. To jest wielka rzecz. Dziękuję, gratuluję, trzymam kciuki i wszystkiego dobrego.